Nie tak dawno, kilka miesięcy temu, miałem okazję uczestniczyć w poszukiwaniu dla jednego ze znaczących przedsiębiorców w Polsce miejsca pod inwestycje. To miały być albo tereny atrakcyjne z dobrymi warunkami, albo jakieś tereny po zakładach, które upadły, prawda, i tak dalej, gdzie byłyby gotowe hale. No akurat tak się składało, że Grudziądz nie wchodził w rachubę z innych powodów, bo szukaliśmy miejsca na południu Polski, ale przy okazji, proszę Państwa, zauważyłem jedną rzecz, że w zasadzie we wszystkich miejscach, gdzie poważny inwestor poszukuje informacji, gdzie są dobre warunki, gdzie są miejsca, zakłady, które można stosunkowo łatwo zaadoptować, gdzie są korzystne warunki, gdzie są strefy ekonomiczne, które oferują i jakie warunki, to powiem Państwu, że Grudziądz w tych zbiorach jest praktycznie nieobecny. Tam nie ma Grudziądza. Ja zwróciłem na to uwagę, bo szukałem, gdzie są oferty, gdzie, no bo przecież taki inwestor jak ten, dla którego ja pracowałem, może się znaleźć w dowolnym miejscu Polski i on chcieć akurat ulokować się tu, na północy. Tu będzie chciał postawić fabrykę, albo tu będzie chciał zbudować centrum logistyczne, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje, że tej oferty nie ma. Miasto, które jest dobrze położone, które ma dostęp do autostrady, które kończy, no, tak jak mówiłem, opóźnioną, ale trasę średnicową, które ma tereny, które ma, znaczna część tych terenów ma status specjalnej strefy ekonomicznej, no wydawałoby się, że to jest wymarzone miejsce do inwestowania. Ale się okazuje, że Grudziądz w tych wywiadowniach i w tych zbiorach jakby ofert inwestycyjnych nie istnieje. Nie istnieje w dwóch czy trzech miejscach jakaś krótka wzmianka, taka no, jak z broszury, no, z której nic nie wynika. No, na pewno nikt, kto szuka poważnej terenu pod poważne inwestycje, tym się nie zainteresuje, no bo on by chciał jednak wiedzieć, znać jakieś szczegóły co do infrastruktury, która jest tam na takim czy innym terenie. Czegoś takiego nie ma. Więc skoro nie ma, to wydaje się, że stosunkowo prosto będzie sprawić, żeby coś takiego istniało.